Cześć, witam Was w kolejnym odcinku e, kariery na kanale Koza Menadżer. Mam nadzieję, że tak samo jak ja nie mogliście doczekać się kolejnych odcinków naszej argentyńskiej perypetii, naszych argentyńskich perypetii, bądź naszej argentyńskiej telenoweli. Dajcie znać, czy oglądacie kolejny odcinek, e, jak Wam się podoba karierka. E, moim zdaniem jest naprawdę fajne to, że i nie Iniesta poszedł w kierunkach, w których byśmy się tego nie spodziewali, ale sama ta kariera nas w tych kierunkach poprowadziła. Ja z tego powodu jestem naprawdę zadowolony. Tak samo z tego, że. Widzicie, pod Iniestą Leo Messi cały czas progresuje. Strasznie staram się nim mówić. Na i niesteczawi, Mam nadzieję, że mi się to udaje, słuchajcie. Eee, I wydaje mi się, że nie jest źle pod tym względem. Eee, no, zobaczymy. Widać, że Messi od, od, odżył w Argentynie. Mam nadzieję, że cały czas będzie nam pięknie kwitł. Eee, też Fojt może być już środkowym obrońcą. Bardzo mnie to cieszy, no bo na tę pozycję go rozpatrywaliśmy. Dzięki temu też lepiej wygląda ten zawodnik. Eee, jeżeli jakimś cudem miałby on wrócić, słuchajcie, do Europy. To za naprawdę grube pieniądze, ale ja nie chcę, żeby on wracał. Ja nie chcę, żeby on wracał. Ja chcę, żeby on był tutaj siłą tej drużyny. Słuchajcie, potrzebujemy napastnika. To jest pewne, ale uważam, że potrzebny nam jest też zawodnik, który będzie w stanie wzmocnić yy, obronę i pomoc. Yy, Grego. Yy. Tak się pisze jego nazwisko? Tak jest, 31-latek Znamy go doskonale To jest nasz podopieczny e, Tak można powiedzieć spokojnie Ale to jest piłkarz, który nie jest tani Co prawda dzięki nam nie jest tani Ale nie cieszy mnie to, że nie jest tani e, Bardzo chciałbym go do nas ściągnąć i zobaczymy, czy nam się to uda. Jestem gotów za niego poświęcić jednego z zawodników ofensywnych, nawet wiem jakiego. A mianowicie, gdyby ten Wija mógł pójść w tym transferze, to by dla nas była naprawdę super rzecz. Oni nie chcą Wii, chcą Hormana, a to jest piłkacz, którego ja nie jestem gotów oddać. Co ważne, nie wyceniają tego piłkarza zbyt wysoko. Jak widzicie, mamy tutaj wycenę na poziomie 3,3 miliona, plus 15, czyli są to okolice wartości. Więc nawet gdybym chciał go kupić za gotówę, tu nie będzie propozycji rzędu 25 milionów. To jest bardzo ważna informacja, ale no nadal nie zmienia ona nic w naszej sytuacji. Mamy tutaj taki trochę odpowiednik Gregora, czyli Artura. Ale. No ja chciałbym tego zawodnika u nas z powrotem, w sensie w naszych strukturach. No i przecież jestem ten piłkarz, którego jestem gotów się pozbyć. Stop, 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 stop. Eee, gdzie jest ten? Eee, gdzie jest ten. Zebajos. Eee, no oczywiście, że tak. Zebajos eee, 8 milionów, ale z przerażeniem na mnie patrzy łysy, co ja wykominuję, widzieliście to? On miał taką minę. Co on powie, co on powie? Eee, ale. Co ten... Nie bój się, nie bój się, będzie dobrze. Będzie dobrze. Co wy na to? No niestety. Mówimy tu już o transferze gotówkowym, em, który no, no byłby dla nas stanowczym za dużym obciążeniem, za dużym. Nas by nawet na to było stać, ale. No, niestety, nie dogadamy się. Nie dogadamy się. Ciekawy jestem, czy rozmawiałem z nim po turecku, czy też nie, bo to jest istotna informacja. Więc w zasadzie wzmocnienia środka pola przenosimy jako potrzebę na przyszły sezon. W tym momencie skupimy się na usprawnieniu ofensywy, w sensie takim, że potrzebujemy tego napastnika. Potrzebujemy, no ale. No, ale jak uzyskać na niego fundusze, to jest także pytanie. No i wydaje się, że tu zdecydujemy się na e, sprzedaż tego Wii, bo zwyczajnie to nie jest piłkarz, z którym wiążemy przyszłość, tak samo ze Zebajos. Jednego z tych dwóch, tych dwóch sprzedać po prostu e, musimy. Pozbywamy się zatem atutu szybkości w ofensywie, e, ale z drugiej strony my bez tego atutu graliśmy w, e, w poprzednich latach, więc e, nie jest to problemem, za to problem pojawia się teraz. Luis Vasquez odejdzie. I to jest fatalna informacja. To jest grom z jasnego nieba, bo to jest nasz napastnik. I to jest jeden z naszych najlepszych piłkarzy. I to jest coś, czego ja się zupełnie nie spodziewałem. To jest duży problem, bo finansowo stawia nas to w super miejscu, ale to jest duży problem. Eee... Skąd on dostał propozycję? Zastąpili. Powiem szczerze, spróbujemy go obronić. Spróbujemy go obronić, bo mamy teraz Leo Messiego. Ja wierzę, że mając Leo Messiego, jesteśmy w stanie takiego zawodnika zatrzymać. Jestem w stanie wyobrazić sobie scenariusz, w którym Leo mu mówi: Posłuchaj tego, co i nie ma ci do powiedzenia. Zostań tutaj ze mną jeszcze chwilę. Pomóż mi osiągnąć to, co mogę osiągnąć, e, to, co chcę osiągnąć w Argentynie. I przede wszystkim e, będziesz warnym zawodnikiem. I ja bardzo chcę, żeby ten piłkarz został. Nie przedłu przedłużamy z nim kontraktu rok, bo możemy to zrobić. Dajemy mu klauzulę odstępnego na poziomie 70 milionów. To jest ciekawe, bo oni chcą bardzo niskiej klauzuli, ale my się na nią zgodzimy. Bo my chcemy go zatrzymać tu i teraz dla Leo Messiego. No i to co ważne, my go zatrzymujemy, podnosząc trzykrotnie jego płace niemalże. I on się na to zgadza. Przebijamy, myślę, warunki Aston Villa i zostawiamy u siebie tego zawodnika. Musimy go zostawić, słuchajcie, musimy, bo bez niego ja nie widzę dalszej przyszłości tego klubu. Więc psujemy plany, a wili strasznie, ale, ale oni po prostu. Um, oni po prostu. Nie nie, 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 widzę opcji. Po prostu nie widzę opcji, żebyśmy pozbawili Leomesiego napastnika. To jakby. To byłaby sytuacja dosłownie jak z Kunem Aguero. Że ten przychodzi i zbija piątkę z Messi, wiecie, w drzwiach. Widzi, albo widzi Messiego w drzwiach obrotowych, że on wchodzi do barcy. Messi wychodzi i Jaguero tak, tak, tak. Ty, ty, ty zaraz wracasz, no nie? Tylko się wracasz do auta. A Messi mówi tak, tak, nie? No nie możemy się na to zgodzić. Akceptujemy bardzo fajną propozycję Granady, e, która transferowo stawia nas w bardzo dobrym miejscu. E, finansowo postawi nas w naprawdę dobrym miejscu, żeby ściągnąć jeszcze backup i wzmocnienie e, jako drugiego napastnika e, Varela. Jezus Maria, co się dzieje z tym klubem? Bo dzieje się źle. I my teraz sięgniemy po, te, po tą naszą zgraną, już może nawet trochę kartę Gregorego. Musimy go, musimy go kupić, bo Jezus Maria, co wy mi robicie? Czemu tak? Co prawda, Rosji. A bo to jest nasz bramkarz. Jezus. No, jednego zawodnika mogłem zatrzymać. Wszystkich nie zatrzymam. Na tę ofertę się zgodzę. E, będziemy zaraz biednymi milionerami. Naprawdę, zaraz będziemy skrajnie biednymi milionerami, bo będziemy mieli dużo pieniędzy, ale nie będziemy mieli kim grać. Gramy z Newells teraz, z byłym zespołem. Ej, no, przepraszam, ale się nie da lepiej tej kariery ułożyć. Jakbym chciał to wyreżyserować, to bym nie wpadł na takie pomysły, jak to, że Messi do nas wróci na zasadzie podzielonej pensji z Paris Saint-Germain, dwuletnie wypożyczenie, po którym prawdopodobnie może mu się skończy kontrakt, i wtedy ewentualnie albo skończy karierę, albo my go podpiszemy za darmo. Plus jeszcze mamy możliwość. A w zasadzie Messi ma możliwość debiutu w lidze argentyńskiej przeciwko swojemu byłemu zespołowi. Wraca do Argentyny przeciwko klubowi, z którego poleciał do Barcelony. To jest to, to, to takiego scenariusza bym naprawdę w życiu nie wymyślił. Szkoda tylko, że ten scenariusz psują nam ee, ewentualne odejścia. Rosji musi zagrać, bo Lopez absolutnie nie jest gotowy. Zatem e, dwie zmiany są. W drużynie grają ci, którzy na pewno Z nami zostaną, ale przede wszystkim to jest debiut Wielkiego Leo Messiego Leo Messiego, który w tym Meczu no Pokazał, że tylko w Barcelonce potrafił Grać w piłkę, nie no, 6-8 to nie jest Zła ocena na debiut, ale to na pewno nie jest taki mecz W którym, którego chciałby Messi z Bramką i tak dalej, co, co prawda pamiętajmy też Ile lat ma ten Messi, to co mnie Cieszy, to Pawon, którego zbudowałem Pod tą formację i który sobie Tu będzie radził, no i bramka Fojta W debiucie, no z trenera to jest nowy transfer, a już zaczyna nam się tutaj spłacać, więc to jest coś, co naprawdę mnie cieszy. A najlepsze jest to, że nasza ocena spada, nie? To jest niesamowite. Znamy już Marwina, ale wiemy, że Marwin to nie jest w żaden sposób interesująca nas opcja. Ej, no jestem ciekawy, słuchajcie, czemu ta ocena wygląda tak, jak wygląda, mimo że wygraliśmy puchar. No jesteśmy na drugim miejscu za River Plate, rozumiem, że to boli. No dobra, ale zobaczmy kolejnych zawodników, których mamy gdzieś sobie tutaj poskautowanych. Omar Campos na pewno jest piłkarzem, który mnie bardzo, ale to bardzo interesuje. E, bo to jest zawodnik, którego bardzo chciałbym tutaj widzieć u nas jako e, lewego obrońcę wraz z e, Sousą I to jest piłkarz, którego myślę, że postaramy się tutaj ściągnąć. E, Saud e, to jest też zawodnik, którego bardzo możliwe, że będziemy mieli w naszej drużynie, więc ja go daję do listy. E, Omara Camposa także daję do listy. E, jest ten Penia, który jest interesujący. E, jest ten Adue, który jest bardzo e, interesujący, ale myślę, że on. Jak już jest w Barsie, to raczej nie chce wracać do Argentyny w tym momencie. Solano zupełnie nas nie interesuje. Alex Kojado. Eee, chciałbym zobaczyć tego piłkarza pod względem statystyk, bo ja zastanawiam się nad nim w kontekście pomocy. I powiem szczerze, to może być materiał nawahadłowego, jakkolwiek by to nie brzmiało, bo tutaj ta obrona wygląda nieźle i u nas to może być naprawdę ciekawy piłkarz. Ściągniemy go. Ściągniemy go do nas eee, i... W Argentynie może być gwiazdą, jaką nigdy nie będzie w Europie. E, akceptujemy tę propozycję, nie ma problemu. W ogóle ile mamy hajsu, to aż głowa boli. Pięcioletni kontrakt, bo my chcemy, chcemy mieć z tobą naprawdę e, długą relację, no tylko że nie podoba mi się ta klauzula odstępnego. Ja wolałbym, żeby ona była powyżej dwóch dych. Taka jest moja propozycja. A, bo tutaj te procenty trochę za ten. E, przesadziłem z nimi. No to zaproponujmy tyle, zobaczmy. Dobra, to jest powyżej 20 milionów. No i moja propozycja to jest jednak tutaj znaczące zejście z pensji dla ciebie, więc kupujemy cię za pół miliona i dostajesz 40 koła. Co ty na to? Okej, okay, będzie grubo. Będzie tutaj grubo, bo on schodzi z absurdalnie wysokiego pułapu. Ale powiem tak, ja traktuję to jako transfer tego zawodnika, więc jestem gotów dać mu półtora miliona bonusu. Ale tutaj no, no musimy jednak zachować jakąś, e, słuchajcie, no musimy zachować jakąś pokorę przy, tej, przy tych płacach w porównaniu z innymi. Bardzo ciekawe to jest. Ter Stegen, jego agent, e, mówi, że to nie są dobre pieniądze. To, to jest naprawdę interesujące. E, nie możemy wyporzucić tego lewego brońcy, ale wiecie co, ja chcę przy okazji, wykorzystując to ile mamy hajsu w tym momencie, pójść po tego Camposa. Ja go chcę, ja, ja go widzę w tej drużynie. Oczywiście nie płacić klauzuli odstępnego, e, ale ja chciałbym tutaj zrobić player swap, e, wziąć tego naszego fullbacka. E, mianowicie chodzi mi o Sandeza i dać Sandeza i e, 7 milionów, co wy na to? 11 milionów bez Sandeza. 8 milionów i lekki ogonek procentowy. 9900 bez tego. Dobra, spoko. Widać, że nie chce z nami mieć e, Ancelotti żadnych kontaktów dalej, bo już mówi, bierz go tam, bylebyś mi potem nie dzwonił, że się sprzedał. Dobra, e, więc z łatwością nam go oddają. Uważam, że to jest fajny e, naprawdę element drużyny, który sobie tutaj dodamy, bo albo on, albo, albo e, Souza będą mieli wystarczająco dużo czasu... Żeby zastąpić Hatebora. E, I ja o tym już myślę. I, I to jest na tej zasadzie transfer. No pensja musi być niższa. E, obniżenie, wyda, e, obniżenie tego, co zarabiasz o połowę, ale dwie pensje swoje dostaniesz jeszcze z. Y, dwie pensje zosta, dostaniesz swoje madryckie jeszcze. Więc dwie pensje madryckie i potem obniżenie pensji o połowę. Insult. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Wrócimy do tych dwóch zawodników, bo uważam, że są fajne ruchy e, i na pewno do nich wrócimy. Na razie jednak musimy pójść po Gregora. E, wydaje mi się, że to jest zawodnik, który jest nam potrzebny e, i zaproponujemy za niego, słuchajcie, 12 milionów. Zobaczymy, czy to nam się uda. E, no nie, no. My... Nie, pozbyliśmy się już dwóch zawodników ofensywnych. Nie może być tak. E, nie, nie możemy tego zrobić. E, 13 milionów. Nie, nie, nie możemy się tam pozbyć tego. 17,5. Obawiam się, że to jest ta forma negocjacji, w której oni nie zejdą ani o cent. O nie, zeszli. Fajnie. Aż mi ciebie bierzali. Ja nie wiem, co ci w tej turcji robią, kolego, ale ty nie wyglądasz za dobrze. Dobra, 15, 200. Umówmy się na 15 i my sprowadzamy zawodnika pewnego dla nas na pozycję, na której wiemy, że się sprawdzi. Super. Więc mamy pierwszy transfer, zaraz zrobiony. Tutaj mam nadzieję, że się dogadamy odnośnie płac, i to jest coś, co jest dla mnie naprawdę istotne. Ale teraz jest duży problem, słuchajcie, na pozycji bramkarza, i zaraz będziemy o tym rozmawiali. Na początku jednak zobaczmy sobie paru zawodników, którzy mogą nas zainteresować. Ten Wiktor to jest piłkarz, którego bardzo możliwe, że ściągniemy do siebie, bo on naprawdę wygląda fajnie. A B, no już chyba w tym momencie to nie jest zawodnik, którego bym chciał. Za to Manaj może się okazać piłkarzem, który nas zainteresuje. Ja go sobie zostawię na liście, choć wydaje mi się, że dla niego nie będzie miejsca tutaj raczej. Będziemy się skłaniali w kierunku Buksy i te pieniądze, które nam wpadną gigantyczne, pójdą na niego, ale przede wszystkim będą musiały pójść na golkipera. Jest jeden bramkarz, o którym myślę, tylko nie mam pojęcia, jakie to będą pieniądze, a to mogą być pieniądze naprawdę bardzo duże, e, patrzymy na Solano jego już znamy, no jeszcze zejdę sobie tutaj na wszelki wypadek, żeby tych zawodników poznać Jeffrey Kondogbia, mm, na przyszły sezon to nie może, może nie być takie wzmocnienie, jak chcieli, dobra skupmy się e, bo to, co jest teraz istotne wiemy, że odejdzie Rossi e, i odszedł już Varela, zatem dziura w środku pomocy jest duża e, ta dziura obecnie załaptana jest przez Artura tu będzie grał sobie. No to cofnie nam to przejście, tak naprawdę, bo ty przejdziesz sobie tu, a tu wskoczy Gregor. Zaraz w to miejsce. Pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja Rossiego. to jest coś, co nas najbardziej może zaboleć, i tu musimy zobaczyć, czy on przejdzie, czy nie przejdzie. Czy on się zdecyduje odejść, czy Niestety, odchodzi Rosji. I to jest duży problem. Crystal Palace też węszy pod naszym napastnikiem, ale my się nie zgodzimy. Żałuję, to była za niska klauzula odstępnego stanowczo z mojego punktu. Jakby źle zrobiłem, e, i, i tu trzeba przyznać, że to był duży błąd. E, no dobra, Gregor się sam negocjuje. Myślę, że to dojdzie bez problemu do, e, do porozumienia. Wybrał ofertę, e, ofertę Montpellier Gavi, rozumiem. My teraz musimy pójść po. Po buksę. Musimy go kupić. To musi być skończone. Boksa musi być naszym napastnikiem. E, to, musi być, e, to musi być zaklepane. E, zaproponujmy 15 milionów. E, no nie, pawon nie odejdzie, więc usuwamy to. E, 18 milionów 25, to jest oni bardzo o niego walczą I ja to rozumiem z jednej strony, ale my też musimy odpowiednio tutaj wiecie. Się ustawi 21 milionów Dobra Nie jestem w stanie to zaakceptować Nawet z tym procentem Bo buksa musi być przez nas kupiony Po prostu musi być Straszny remont tej drużyny jest Bardzo mi się to nie podoba yy, No ale yy, Ale yy, no, no tak jest już 31 milionów yy, Słuchaj To jest za Za No nie dogadamy się w tej klauzuli Nie dogadamy się w tej klauzuli Bo ja bym chciał 40 za ciebie Oni chcą 31 To jest za mało ile ja za ciebie zarobię Stanowczo za mało, więc się nie zgodzimy. Tu się zgadzam na wszystko. E, mamy nowego napastnika. Super, mamy nowego napastnika. Bardzo potrzebnego. Gregor, jak najszybciej, niech nam się tu rozwija, bo jego potrzebujemy w środku obrony. E i to będzie nam tu bardzo pasowało, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, słuchajcie. My, tak naprawdę, ze środkiem obrony mamy problemy. My ze wszystkim mamy problemy, jeżeli chodzi o ławkę. Eee, i, I tu trzeba to zauważyć. Buxa już jest w zespole, e, więc to jest fajne, bo to jest naprawdę duże wzmocnienie. Ja się zastanawiam, czy ewentualnie Vasquez, ale nie, on nie będzie mógł grać na tej niższej pozycji. E, no to jest też istotna wiadomość, nie, ale na tym CF-ie CF ewentualnie będzie mógł zagrać. To jest bardzo ważna informacja. Plus 3 mamy Messi tu, plus 2, plus 3 plus 3, dobra, czyli tak zostajemy. Dobra, ale to jest bardzo ważna informacja: że Vasquez może grać też z Buxą w jednej drużynie. To też, to też daje nam duże możliwości taktyczne. Gramy teraz Takuman. Eee, słuchajcie, ja się boję od tego Gregora, bo e, on się powinien w ciągu dwóch dni bez problemu zrobić. Cały czas się nie zrobił. Messi jest lekko zmęczony przed tym meczem. No i przede wszystkim, my nie mamy bramkarza. To jest duży problem. Lopez zagra w tym meczu Ale to jest wiecie no, Zagra bo musi Ale nie dlatego że my chcemy żeby tam zagrał Więc na razie w tym meczu wychodzimy w ten sposób Zobaczmy jak to będzie wyglądało I wygrywamy 2 do 0 Czyste konto słuchajcie No i też co istotne Na to warto zwrócić uwagę e, Wchodzi, wchodzi Buxa I strzela buksa, nie, Bo to jest gwarant goli On już tego nas nauczył w, 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 w Stanach Że naprawdę na niego pod tym względem Można liczyć i i, i, I to się udało. W ogóle fajna druga transferowa Rajana, bo jeżeli on przeszedł z Ajaxu do Brighton i potem do, e, do Atletico, to bardzo mi się to podoba. Ja wiem, że ja mogłem być trenerem e, Brighton, ale powiem szczerze, uważam, że naprawdę jest bardzo satysfakcjonująca ta droga, którą przeszliśmy. E, boi się, że e, z tym Gregorem to się nie uda. Jeżeli to się nie uda, to jest absurdalne, bo my trzy dni przed końcem okna. E, się na to zgodzi jakby z, z, zleciliśmy tę negocjację. No to nie może tak być, że ja trzy dni przed końcem okna zlecam i to się nie robi, no. Bardzo mi się to nie podoba. Bo tu mamy w zawieszeniu ten transfer, e, i, i to się raczej nie uda. Ja już czuję, że to będzie problem. Więc na tę sytuację musimy być zabezpieczeni i jesteśmy zabezpieczeni, na szczęście. My, najgorsze jest to, że w tym oknie nie kupimy już kamposa i nie kupimy już, e, no nie kupimy kamposa i to trzeba się na to przygotować. No ale wiemy. Że kupimy parę desza. Musimy go kupić. Musimy mieć tego pomocnika. Ja wiem, że to nie jest młody piłkarz to jest największy problem e, tego transferu. Dlatego zaczniemy z wysokiego C. Mimo tego, że jesteśmy na musiku, próbujemy negocjować poniżej 20 milionów. Oni chcą Pawona. My się na to nie zgadzamy. Pawon nie może od nas odejść. E, próbujemy znów 19 milionów, co wy na to. 23 ok, są gotowi wziąć poniżej 25, 20 milionów. Spoko. Biorąc pod uwagę ile hajsu zarobiliśmy, to jest bardzo spoko transfer. E, teraz oczywiście negocjujemy już samemu e, z tym zawodnikiem. No, najgorsze jest to, że tego Gregora będziemy musieli odmówić, że ją przy... no, Bo to już nie będzie warty, tyle, wiecie. To jest jak z inflacją. Ten Gregor nie będzie warty e, wtedy, kiedy będzie miał przyjść tyle pieniędzy, ile e, tam możemy za niego dostać. Paredesz. Crush player. E, 5 lat w Argentynie możesz pociągnąć nawet, no 5 lat, bo jak on. Ta, on myśl, on miał taką minę, że usłyszał, że ma jeszcze 5 lat grać w piłkę, jakby zobaczył ducha trochę, ale ważne jest to, że już nie będzie raczej chciał wracać do Europy. E, uczciwy bonus, uczciwy bonus, akceptujemy go, no i mamy kolejnego piłkarza. Więc to jest zrobione. E, zatem Paredes na pewno. Uspokaja tutaj kryzys środka pomocy, bo ja go widzę na tej pozycji, a tu oczywiście, no na razie przynajmniej zagramy sobie w ten sposób. No oczywiście z naszym kapitanem, tutaj oczywiście ty jesteś kapitanem. Zapisujemy to i, i tak to będzie wyglądało. No, dobra, zatem to mamy zrobione. Przed nami, słuchajcie, parę godzin okna transferowego, parę ważnych godzin, o tyle, że nie wiemy co z Gregorem. No, i przede wszystkim nie mamy bramkarza. Na szczęście, na goalkeepera mamy duże pieniądze. Ogólnie mamy duże pieniądze, no bo ten budżet jest naprawdę fajny. Więc postaramy się ściągnąć dobrego bramkarza. Ja chcę, żeby tutaj naprawdę trafił do nas goalkeeper taki, który, który będzie numerem jeden na kontynencie. Taki jest mój cel. Ale kto to będzie, o tym przekonamy się wszyscy, bo ja jeszcze nie wiem już jutro. Zapraszam Was na ten odcinek.